Nie, myki są i ja je znam. Natomiast tutaj jakby ten kawałek pokazuje, że ten pomysł ma torebka. Pierwsza sprawa w torebce to jest okucie i to jest temat, który już jak wiemy. A wiemy. Mhm. Widzisz? Tak. Normalną fizjologię to bym szopnęła i bym oddarła, a tutaj na dodatek ona jest nieznana, się starzeje. Więc nie kupujemy sobie na zapas 150 metrów belki, tylko kupujemy 2-3 metry, tyle ile możemy wykorzystać, bo po mniej więcej dwóch latach ten klej przestaje. Mamy coś takiego, co się nazywa sztywniki krawieckie, czasami popularnie się na to mówi kamel. Także czasami warto. Mogę zrobić torbę marszczoną. Tak, montowaną do jednej z tych rączek. Mówię o najprostszych rączkach. Te rączki są. Widać po co jest wcinka? Wcinka mi pokazuje, że mniej więcej dotąd mam przód, mniej więcej do tamtąd mam tył i klapę, tak? Widać? Tak. Oczywiście traktuję to bardzo. Staramy się. W środowisku naszym zawodowym to mówimy na to fizelina dwustronnie klejąca. No to jest do kupienia w jakichś takich pasmanteriach albo w internecie. Ja mam żelazko profesjonalne w domu, to nie mam tego problemu. Ale co to jest gratka? Fizelina dwustronnie klejąca, Małgosiu. Lub papier dwustronnie klejący. Proszę. Tak. Nie ma. Jak taśma dwustronna, ale jak zwykła. To. Przyklej jeszcze 20 cm i do maszyny ze mną. A wtedy następne przyklejają i do maszyny, ok? To mamy dwie maszyny. Zaś tam w kawałeczków sobie, bo zrobimy, zrobisz dużą, tak? Ale no. Z kawałeczków zaraz skomponujemy. Ja tam czuję po tej twojej stronie takie piękne te foty, takie już różne rzeczy. Znaczy, oczywiście trzeba to wykończyć, bo ona, ponieważ tu jest okrągłe, z tym jak nie. To sobie zrobił okładkę. Czyja? Ja muszę na siebie. Nie jest tak. Mam tą dekorację, mam coś tam jeszcze. Dlatego mówię, no patrzcie, co z tego się przyda. Tu są te takie trochę jaśniejsze wypryczki. Słuchaj, ja powiem ci, że tak jak leży, wygląda pięknie. Dlatego ja chcę zwykły wody z tego. Ja to bym, wiesz co, na tym położyła. Możecie wziąć od razu nożyczki do ręki. Na całe filców. Tu różek. Dobra. Mogę poprosić, mogę was poprosić tutaj. Anka skonstruowała, to ci się zgubi. To ci się przy tej małej, patrz, przy tej małej karetce, która tutaj będzie, to jeśli tu będzie... Po prostu nie możesz się napatrzeć na to. Na formę z papieru. Jak wytniesz, ładnie to... Jak będziesz miała to kształt, to mnie zawołaj. Dobra, dodałem na szwy i obręby. O, nie przesuwała forma, mogę ją sobie i powinnam nawet. Szybciej. Raz. Przepraszam. Drzewa. Ty tam mieszkasz? Nie powiem. I po to mamy sztywniki z klejem. Oczywiście to nie jest dobrze. Chyba zrobię to. Zcięła. Tak, bo to kolorystyka jest ta sama. Ale i poczekaj, popracuję tymi. W tej torby, z taką klapką, nijak nie dasz rady dopasować do takiego. Ale się nie... Załóż może na ramię? Na ramię to może ci nie zmieścić. Nie, bo to jest tak raczej. Aha, dobrze. Nie, moja nie skończona, nie mogę strzygnąć. No właśnie, no nie wiem, jak chcecie. Proszę, no, ale tylko ja bym, żeby wszystkie. O, zobacz. Przepraszam cię. Nie szkodzi. Przewody tak. Chcę. Może ja ci na to kawałek. Tak. Nie, poleci. Nie, tam to poleci. Chyba, że z boku będziesz trzymała. O, ten boku. Nie wesoło. A czyje to dzieło?